Omena, czy ty szukasz w mężczyźnie takiego prawdziwego dżentelmena? No właśnie, to jest największy chyba mój problem. Tak, szukam. Czuję, że ich nie ma tak dużo, jakbyśmy chciały. No wiesz, zawsze towar luksusowy jest, jak to się mówi, no niewiele tego jest. Jest droższy, jest mniejszy popyt na ten towar luksusowy, ale za to jakość, jaką ma, to jest coś, co można, to jest wielka przyjemność, używać latami. To ładne. Tak jest, dlatego ja wszystko to, co robię w życiu, jak popatrzysz tak trochę głębiej na to, co robię, bardzo długo ten jakby proces mój w ogóle tu istnienia w Polsce gdzieś tam jest akceptowalny i tak dalej, i tak dalej. I nad wszystkim bardzo długo i ciężko pracuję. I to tak jest właśnie tak jak z tym dżentelmenem. Pewnie zanim go spotkam, trochę czasu minie. Jakie cechy powinien mieć? Wiesz co, to jest dla mnie tak romantyczne, że aż... wiesz, to jest tak jak masz marzenie. I marzysz, nie wiem, żeby kogoś takiego spotkać w swoim życiu. Wydaje ci się, że już, ale jednak, a nie, coś jednak nie tak. A że człowiek nie wymagający jest, to nie jest to proste. Jaki powinien być dżentelmen? Dżentelmen powinien być, to nie chodzi, oczywiście o maniery też chodzi, ale po pierwsze, po drugie i po trzecie powinien z ogromnym szacunkiem traktować kobietę. Powinien dotrzymywać zawsze słowa. Powinien być dobrym człowiekiem i szanować pragnienia kobiety, jej marzenia, jej pracę. I niezależnie od tego, co ona w życiu robi, jakie stanowisko zajmuje, czy to jest pani w sklepie, czy to jest pani polityk, czy to jest ambasador jakaś, powinien traktować ją właśnie z tym szacunkiem, żeby ona zawsze czuła się w jego towarzystwie wyjątkowo.